Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski, Wbrew Cenzurze, raport z Frontów Ekstra, wraz ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. I tradycyjnie prosimy o Państwa subskrypcję, polecanie tego kanału, polubianie w innych mediach społecznościowych, X, czyli dawny Twitter, Telegram, Facebook, także TikTok, który tutaj Mateusz wczoraj zdaje się trochę skrytykował, ale na którym też jesteśmy. Tylko odrobinę, ale jesteśmy, tak. I tam też Państwa zapraszamy. No właśnie, a co do programu dzisiejszego, pewnie się Państwo zastanawiacie, o co chodzi z tym tytułem. Nie, to nie żadna autokrytyka z naszej strony, to tytuł pewnej publikacji, tytuł, którego po prostu nie tłumaczymy, korzystając z tego zabawnego rozumienia tego rodzaju słów w języku polskim, no ale odnosimy to do frontu wojny na Ukrainie, ponieważ tydzień temu zrobiliśmy dla Państwa program analizując na podstawie, ale nie tylko właściwie to analizując, wypowiedzi Aleksieja Arestowicza, więzi geopolityczne między Ukrainą a Rosją, które być może doprowadzą w jakimś dającym się przewidzieć przyszłości do sojuszu między Kijowem a Moskwą. A dzisiaj będziemy analizować coś, co można chyba określić jako więź kulturową, bo to jest jakby problem tej publikacji chyba głównie na tym polega, prawda? Że jako przestrzeń geokulturową, nie geopolityczną, no tak, a geokulturową. Mhm. Proszę Państwa, Ukraina nie jest, nawet ta zachodnia w przestrzeni geokulturowej tak zwanego Zachodu, nie jest w przestrzeni geokulturowej Polski, absolutnie nie jest, bo przykładowo przejedźcie się do Lwowa, do zachodnich obwodów Ukrainy. Kto w tych zachodnich obwodach czytał przykładowo Sienkiewicza? Notabene dość dla nich obraźliwa byłaby ta lektura i bulwersująca. I później zapytajcie, kto czytał Dostojewskiego. Boż talenty tych dwóch pisarzy były niezrównane na niekorzyść Sienkiewicza, to już moja opinia. To też opinia. Ale tak czy inaczej, przestrzeń geokulturowa w literaturze, muzyce, ale też w kulturze masowej, o której dzisiaj właśnie będziemy z Państwem rozmawiać. Wspólnota geokulturowa między krajami dawnego Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego jest czymś realnie istniejącym. I czymś, co istniało też jeszcze na długo po rozpadzie Związku Radzieckiego, bo przecież było całe mnóstwo też wspólnych produkcji filmowych ukraińsko-rosyjskich, aż mniej więcej do czasów Euromajdanu. Więc właśnie my nie zdajemy sobie sprawy, wśród nas, proszę Państwa, dookoła są setki tysięcy, miliony właściwie, Ukraińców. Mieszkamy z nimi po sąsiedzku. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że oni mają swój własny świat kulturowy, swój kod kulturowy, swoje produkcje kulturowe, które ich fascynują, które dla nich są naprawdę ważne i które oni rozumieją. Produkcje, których my często nie potrafimy zrozumieć. Więc oni, nawet jeśli są tutaj fizycznie, żyją w całkowicie innej przestrzeni geokulturowej, od której zaczęliśmy. No właśnie, ale co to jest to tytułowe słowo pacana? Dlaczego to wywołuje takie dyskusje właśnie na samej Ukrainie? Opowiedz o tym więcej, bo z tego co wiem, to pada tam też wątek, który mi osobiście mógł być bliski. Proszę Państwa, fenomen kulturowy, najpopularniejszy w tej chwili na obszarze świata postradzieckiego produkt kultury masowej, serial, który bije rekordy popularności, to serial, który nakręcony został niedawno w Rosji, wyprodukowany przez producentów rosyjskich, zagrany przez rosyjskich autorów. Krótko mówiąc, serial stuprocentowo wyprodukowany w Federacji Rosyjskiej. Tytuł naszego programu to jednocześnie pierwsza część tytułowego serialu. Słowo pacana, krew na asfalcie. To pełen tytuł. Nie tłumaczymy pojęcia pacan. Pacan możemy przetłumaczyć zupełnie luźnie. Różne były tłumaczenia. Jako gość, jako chłopak, jako człowiek. Chodzi oczywiście o pewien podział. Podział społeczny, podział kastowy w szeroko rozumianej kulturze miejskiej pomiędzy, no powiedzmy, tą warstwę lepszą młodzieży
w tej młodzieży trudnej, jak zaraz się przekonamy, i tą warstwę gorszą. Może chodzi o jakiś podział trochę odpowiadający subkulturom więziennym, na przykład w naszych polskich realiach. Ale o tym jeszcze za chwilę. O co chodzi, dlaczego serial, ośmioodcinkowy serial Słowo Pacana, Krew na asfalcie, jest czymś, czym żyją, tak, również Ukraińcy mieszkający tutaj w Polsce. Czymś, co ogląda się powszechnie na całej gigantycznej przestrzeni postradzieckiej. Proszę Państwa, serial ukazał się w listopadzie i grudniu 2023 minionego roku. W kwietniu pokazany zostanie w jednej z głównych rosyjskich stacji telewizyjnych, w stacji NTV. Jego reżyserem jest jeden z bardziej utalentowanych filmowców rosyjskich, tego już teraz średniego pokolenia, 40-parolatków, Żora Kryżownikow. To jest jego pseudonim artystyczny, tak naprawdę nazywa się Andrzej Pierszyn. Jest reżyserem, ale również wykładowcą szkół filmowych, szkół teatralnych w Rosji, członkiem Rady Eksperckiej Państwowej Rosyjskiej Fundacji Filmowej i jednocześnie postacią znaną z bardzo popularnych filmów, głównie komediowych, no ale również robiącego furorę z dwa lata temu serialu Dzwońcie do DiCaprio, pokazującego właściwie taki dramat społeczny, pokazującego życie i rozterki dwóch braci. Żora Kryżownikow, posługujmy się tutaj jego artystycznym pseudonimem, dość sceptycznie wypowiadał się, co należy na wstępie podkreślić, na temat tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli działań rosyjskich na Ukrainie. Podstawą do filmu, który nakręcił, którego jest nie tylko reżyserem, ale również współscenarzystą, stała się książka. Książka sprzed 3 lat, ukazała się ona 3 lata temu, autorstwa Roberta Garajewa pod tytułem Słowo Pacana, kryminalny Tatarstan 1970-2010. W tej książce Garajew, obecnie muzyk, postać znana w świecie DJ-ów moskiewskich, mieszkający w Moskwie od wielu lat, opisuje swoją młodość, opisuje jak w latach 80., 90., na tym przełomie, gdy rozpadał się Związek Radziecki, sam należał do osiedlowego, młodzieżowego gangu, czy do kasty tak zwanych pacanów, czyli tych, którzy kontrolowali właśnie, dlaczego Tatarstan, stolicą Tatarstanu, Kazań. Miasto liczące w porywach do 1,5 miliona, obecnie mówi się, że 1,2 miliona mieszkańców. Aktorami w tym filmie, właśnie Tomek wspomniał o tym, że będzie akcent mu bardzo bliski, a aktorami w tym filmie są oczywiście przede wszystkim ludzie młodzi, odgrywający rolę nastolatków, w głównych bohaterów, owych pacanów kontrolujących swego czasu ulice stolicy Tatarstanu, ale jedną z czołowych ról odgrywa tutaj Iwan Jankowski, tak, Jankowski, bardzo znany aktor, pochodzący z rodziny aktorskiej zresztą, pochodzenia polskiego, podkreślajmy, no samo nazwisko chyba o tym świadczy dość dobitnie, wnuk Olega Jankowskiego, znanego jeszcze w czasach radzieckich aktora, który grał m.in. w takich filmach jak Tarcza i Miecz, czy Ten Münchhausen. Poza nim występują tam jeszcze młodzi, bardzo utalentowani aktorzy, jak się okazało. Między innymi Ruzil Miniekajew i Leon Kiemstacz, którzy grają dwie kluczowe dla całego filmu postacie, dwóch kluczowych jego bohaterów. Producenci filmu, właśnie, kto ten serial wyprodukował? Narodowa Grupa Medialna, czyli NMG, związana z Aleksiejem Mordaszowem i Jurijem Kowalczukiem. Kowalczuk, jak być może Państwo pamiętacie z innych naszych programów, to oligarcha dość bliski Władimirowi Putinowi, pochodzący z Petersburga, uznawany za jednego z jego zaufanych, no, można powiedzieć wręcz, że przyjaciół z tego najbliższego kręgu. Firma NMG,
czyli owa narodowa grupa medialna, rosyjska firma, znajduje się pod sankcjami tak zwanego Zachodu po oczywiście 24 lutym 2022 roku. Poza tym finansowe wsparcie w produkcję owego głośnego serialu wyasygnował Instytut Rozwoju Internetu. Cóż to takiego? To inicjatywa prywatno-publiczna, której współzałożycielami są również rosyjskie agendy rządowe, między innymi Ministerstwo Nauki i Edukacji Federacji Rosyjskiej, ale także administracja prezydenta Federacji Rosyjskiej. W swego czasu Instytut Rozwoju Internetu był takim ulubionym dzieckiem ówczesnego wiceszefa administracji prezydenta Wiaczesława Wołodina, obecnie oczywiście przewodniczącego rosyjskiej Dumy. Jeszcze jedno znane nazwisko wśród producentów serialu, Fiodor Bondarczuk, być może Państwo to nazwisko kojarzycie. Bardzo znany producent, reżyser, filmowiec rosyjski, również z rodziny filmowej, o takich tradycjach sięgających jeszcze czasów radzieckich. W warstwie muzycznej, bardzo ciekawej notabene warstwie muzycznej tego filmu występują też dość znane w Rosji postaci. U nas może nieco mniej, ale przede wszystkim Aigel Gajsina, Tatarka, śpiewająca w języku tatarskim, grająca taki trip-hop, dość ciekawy muzycznie, a jednocześnie bardzo mocno krytykująca specjalną operację wojskową. W pewnym momencie niemile widziane były jej koncerty w Rosji, dlatego Rosję już jakiś czas temu opuściła. Oprócz tego znany rosyjski raper tego starszego pokolenia o pseudonimie Basta. Zdjęcia do tego filmu kręcono, uwaga, nie w Kazaniu, w którym akcja filmu się, serialu się toczy, a w Jarosławiu. Dlaczego? Dlatego, że serial dotyczy bardzo bolesnych chwil, bolesnego okresu w historii stolicy Tatarstanu. I władze zarówno Kazania, jak i samego Tatarstanu, no, raczej krzywym okiem patrzyły na plany filmowców, żeby właśnie tam ten film i w ogóle ten film ujrzał światło dzienne, został nakręcony. Klasa polityczna Tatarstanu, uwaga, jak się później okazało, częściowo też w młodości miała doświadczenie w owych młodzieżowych, osiedlowych bandach czy grupach kontrolujących poszczególne ulice. Jak bardzo wiele innych szanowanych dziś osób, przedsiębiorców stamtąd pochodzących na przykład. Proszę Państwa, w latach 1970 właśnie w Kazaniu pojawił się pewien fenomen. Nazwany został fenomenem, notabene, kazańskim. Pod koniec lat 80. artykuły na temat sytuacji w dzielnicach, na osiedlach stolicy Tatarstanu, wtedy jeszcze radzieckiego, ukazywały się również w mediach, w prasie zachodniej, m.in. w New York Timesie. Na początku lat 70. powstała pierwsza młodzieżowa grupa, grupująca głównie nastolatków, która nazywała się Tiapliap i była grupą kontrolującą okolicę zakładów ciepłokontrol, produkujących termometry, oprzyrządowanie do mierzenia temperatury wody. Jako pierwsza z tych grup, która próbowała kontrolować, nieformalnie oczywiście, określoną część Kazania, grupa ta wprowadziła określony kodeks, kodeks wewnętrznych zachowań. Ten kodeks zakładał m.in., uwaga, rzecz niespotykana, dość oryginalna, zakaz całkowity spożywania alkoholu, palenia tytoniu, no i oczywiście przyjmowania narkotyków, choć tych narkotyków było wówczas jeszcze niewiele. Podobnie jak inne grupy, które później zaczęły powstawać, jak grzyby po deszczu, grupy młodzieżowe w różnych dzielnicach Kazania, ta grupa miała dbać o rozwój fizyczny, o kulturę fizyczną swoich członków, no i miała oczywiście nieodłączna część całego tego fenomenu, miała oczywiście nauczyć bić się, czyli walczyć pięściami o każdy skrawek ulicy. Dlatego w tytule serialu, który dzisiaj omawiamy, mamy mowę o krwi na asfalcie, a niektórzy mówili o tym, że w tamtych czasach, 70. 80. lata, w Kazaniu toczyły się tak zwane bitwy o asfalt, to każdy skrawek miejskiej przestrzeni pomiędzy takimi właśnie grupami
młodocianych, no, czy chuliganów, czy jakkolwiek ich nie nazwiemy, nazwijmy ich acanami, bo tak oni nazwali sami siebie. W sumie na przestrzeni lat istniało około 150 grup tego rodzaju. Wyobraźcie sobie Państwo, na przestrzeni jednego miasta. Równolegle dochodziło do funkcjonowania około 50 grup, czyli w jednej chwili można było przejechać, jadąc przez stolicę Tatarstanu, przez terytorium, tak, terytorium kontrolowane przez aż 50 różnych grup, po prostu przejeżdżając sobie, okrążając miasto. Co do samego scenariusza filmu, ten scenariusz opiera się, proszę Państwa, na relacjach, które zebrał wspomniany Robert Garajew, czyli na wydarzeniach i wspomnieniach zebranych w jego książce. To są wspomnienia z jednej strony uczestników tych grup młodzieżowych, osiedlowych, z drugiej strony są to również wspomnienia byłych milicjantów, którzy w tamtym okresie, radzieckim okresie, walczyli z ową przestępczością, chuliganerką młodocianych mieszkańców Kazania. Te bandy oczywiście ze sobą konkurowały. Całe miasto było podzielone na różne strefy, strefy ich wpływów. Serial w dość atrakcyjny, obrazowy i profesjonalny sposób pokazuje tamtą rzeczywistość, rzeczywistość lat, końca lat 80. Akcja rozgrywa się w roku 89. W serialu nie ma, wbrew twierdzeniom niektórych, jakichś wątków politycznych. Zaraz przejdziemy do tego, że niektórzy twierdzili, że to jest przesłanie polityczne. Inni negowali fakt istnienia takiego przesłania. Jest chyba tylko jedna scena, którą przy dużym wysiłku, czy dużej dozie złej woli, można byłoby uznać za polityczną. Popatrzmy na scenę, gdy z wojny w Afganistanie wraca na swoje osiedle w Kazaniu były już żołnierz i członek jednej z takich grup. Czy Amerykosem stał? Nie. Znasz, co ci twary Stingery duchom postawiali? Nachren z nimi. Вот, наше, носи. О. Cały film miał znakomitą otoczkę PR-ową, zgodnie z opinii specjalistów od marketingu i PR-u. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z ciągłą dyskusją na temat tego, czy ten film nie zostanie zakazany. Tak, zakazany również w Federacji Rosyjskiej. Ciągłe debaty na ten temat, wywoływanie różnego rodzaju skandali nagrzewało atmosferę, podgrzewało ją do tego stopnia, że film, jak już wspomnieliśmy na wstępie, zaczął bić wszelkie możliwe rekordy popularności w samej Rosji i zresztą nie tylko. Później były na przykład spoilery, czyli ujawnianie przedwczesne, świadome najprawdopodobniej, ujawnianie pewnych fragmentów filmu. Nakręcono zresztą dwa różne zakończenia tego filmu, z których jedno w formie pirackiej wcześniej już krążyło gdzieś w internecie jeszcze przed premierą. No i wreszcie, chcąc nie chcąc, również PR-owo wykorzystano sytuację dość egzotyczną, a mianowicie jeden z drugoplanowych aktorów tego, w tym filmie występującym, w tym serialu występujących, Siergiej Bazanow, prowadzący klub bokserski, trenujący sporty walki, został zatrzymany, tak, już po premierze filmu, po tym jak ktoś zobaczył jego twarz w owym filmie i przypomniał sobie, że może mieć on związek z zabójstwem rabunkowym, na tle rabunkowym, dokonanym 12 lat temu w Moskwie. To też oczywiście element podgrzania atmosfery, choć naturalnie dość tragiczny do tego pretekst. W samej Rosji, proszę Państwa, na razie popatrzmy, jak ten serial został odebrany. Otóż prezes Instytutu Rozwoju Internetu, czyli jednego ze sponsorów serialu Słowo Pacana, stwierdził, że wraz z pojawieniem się tego właśnie serialu, Rosjanie mają ambicję, aby niektóre ich platformy internetowe, które pokazywały premierowo ten film, zaczęły konkurować z takimi platformami anglosaskimi jak Netflix, HBO czy brytyjskie BBC. Taka jest ambicja wyrażona przez Aleksieja Gorysławskiego, która też się wiąże oczywiście z ową przestrzenią geokulturową, czyli kształtowaniem, o czym mówiliśmy na samym wstępie. Znany, proszę Państwa, chyba jeden z najbardziej znanych żyjących reżyserów rosyjskich, Nikita Michałkow,
jednocześnie będący szefem Związku Filmowców Rosyjskich, po obejrzeniu tego serialu Słowo Pacana, mówił o Kryżownikowie, o jego reżyserze, że jest to najważniejszy aktualnie reżyser współczesnej Rosji. Według sondażu, grudniowego jeszcze sondażu ośrodka WCIOM, Ośrodka Badania Opinii Publicznej, 83% Rosjan słyszało o serialu, 18%, to był jeszcze czas, kiedy poszczególne odcinki dopiero się pojawiały w internecie, oglądało już wówczas ten serial, to było w trakcie jego premiery, przypomnę, przy czym 40% osób w wieku 18-24 lat, czyli młodzież, ten serial już obejrzała. 54% twierdziło, że serial należy pokazywać. Mówiliśmy o kontrowersjach, o pomysłach na jego zakaz, choćby z uwagi na brutalne sceny, które tam się pojawiają. 17% tylko twierdziło, że pokazów serialu należy zakazać. Te kontrowersje sprawiły, że w rosyjskiej wyszukiwarce internetowej, tej najpopularniejszej, czyli w Yandexie, Słowo Pacana, tytuł serialu, zajął pierwsze miejsce i to pierwsze miejsce przez dłuższy czas utrzymywał. Oddajmy teraz głos niektórym krytykom serialu. Przede wszystkim przywódcy współczesnego już Tatarstanu, Rustamowi Minichanowi. Co mówi Minichanow? Zacytujmy. Serial według niego romantyzuje okres historii naszego kraju związany z pojawieniem się band nastolatków. Nie, nie widziałem, odpowiada pytany Minichanow na temat tego serialu. Wcale nie oglądałem. Ja tam byłem, mówi. Po co mam oglądać? Dorastałem tam, żyłem, pracowałem, wspomina obecny lider władz współczesnego już nam Tatarstanu. Iryna Wołyniec, rzecznik praw dziecka w Tatarstanie, wskazała na to, że serial Słowo Pacana zawiera przesłanie całkowicie sprzeczne z prowadzoną przez państwo rosyjskie polityką promowania wartości tradycyjnych i rodzinnych. Wskazywała na te sprzeczności. Niektórzy inni rosyjscy politycy, w tym szczebla regionalnego, na przykład Siergiej Mielikow, przywódca, szef władz Dagestanu, też bardzo mocno, w niewybrednych słowach, ten serial krytykowali. Inni zajmowali postawę nieco bardziej umiarkowaną. Na przykład Andrzej Cibis, gubernator obwodu murmańskiego, stwierdził, że w tym serialu widzimy potrzebę autorytetu, posiadania autorytetu przez ludzi młodych. Dmitrij Drize, jeden z redaktorów, obecnie wiceszef redakcji dziennika Komersant, bardzo popularnego w Rosji, stwierdził w swojej recenzji, że ten serial Słowo Pacana, niesie za sobą pewną ideologię. Ideologię, uwaga, współczesnej Rosji. Jakim cudem serial o młodzieżowych bandach może mieć przesłanie ideologiczne? Otóż Drize twierdzi, że po pierwsze, w tym serialu widzimy osiągnięcia historyczne, czy pewien okres historyczny, które trzeba ulepszyć, uwspółcześnić i po części reaktywować. Niektóre instytucje, które wprawdzie w tym serialu mogły nie zdawać do końca egzaminu, nie są do końca instytucjami złymi, zdaniem Drize. Po drugie, w przesłaniu tego serialu jest jeden bardzo czytelny wątek. Zasada, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Taką zasadą kierowały się osiedlowe bandy, osiedlowe grupy w Kazaniu. Taką zasadą może kierować się Rosja we współczesnej geopolityce i stosunkach międzynarodowych, zdaniem Drize. No i wreszcie pojawia się w tym serialu wielokrotnie wzmianka o takiej zasadzie owych pacanów, czyli członków band w Kazaniu, o których serial opowiada. Pacany nie przepraszają. Czyli ci ludzie nie przepraszają. I to ma być, zdaniem Drizego, aluzja do tego, że co po niektórzy Rosjanie, jak państwo wiecie, czy wyjeżdżając na emigrację, czy będąc gdzieś tam w mocnej antysystemowej opozycji w Rosji, przepraszają za Rosję, za swój kraj, za to, że Rosja prowadzi te, a nie inne działania w tej chwili na Ukrainie. I chyba wśród tych przepraszających jest Anton Dolin, opozycyjny krytyk filmowy, dość znany, rosyjski, który stwierdził, że serial tak naprawdę niesie przesłanie, którego chciały
władze rosyjskie, formatuje, sformatowany jest sam ideologicznie przez owe władze rosyjskie, w związku z tym nie jest on obojętny z politycznego punktu widzenia, zdaniem Antona Dolina, czyli jednego z tych, co właśnie przepraszają, w przeciwieństwie do tytułowych pacanów, którym tego robić nie wolno. Robert Garajew, autor książki, na kanwie której serial powstał, mówił ostatnio dość ciekawie o przyczynach popularności serialu, ale też o pewnych obawach panujących wśród Rosjan. Twierdził on, że serial jest popularny może dlatego, że mamy teraz specjalną operację wojskową. Ludzie zastanawiają się nad przemocą i jej naturą. Nad tym, jak oddziałują one na ludzi i społeczeństwo. Myślą, mówi Garajew, że mają obawy. Boją się, że powrócą ludzie wyszkoleni do walki i używania broni. Chodzi oczywiście o aktualnych żołnierzy. Możliwy jest rozrost świata przestępczego, prorokuje dość pesymistycznie Garajew. No ale opuśćmy Rosję i przejdźmy teraz na Ukrainę. Ten serial, serial Słowo Pacana, bije również rekordy popularności. Tak, proszę Państwa, na Ukrainie. I to właśnie tam doszło do prób blokowania tych stron internetowych, tych platform internetowych, które serial pokazywały. Oczywiście nieskutecznego w dobie VPN-u, w dobie młodzieży potrafiącej poradzić sobie z wszelkiego rodzaju cenzurą w internecie. Ministerstwo Kultury Ukrainy apelowało bardzo ostro o nieoglądanie tego serialu, zgłaszanie wszelkich przypadków jego pokazywania i rozpowszechniania, wydało mu więc wojnę. Tymczasem nawet na Apple Music, na platformie Apple Music, soundtrack tego właśnie serialu, serialu rosyjskiego, serialu Słowo Pacana, jest wciąż najpopularniejszym utworem muzycznym na Ukrainie. To samo dotyczy, proszę Państwa, innych platform, platform ukraińskich z muzyką. Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Aleksander Kornienko wypowiedział się też dość ciekawy, a jednocześnie samokrytyczny z ukraińskiego punktu widzenia sposób na temat serialu Słowo Pacana. Zacytujmy. Nie jestem pewien, czy moglibyśmy teraz na Ukrainie nakręcić serial równie ciekawy dla nastolatków. Nie pamiętam takich seriali za czasów naszej niepodległości. To ogromne wyzwanie. Ideologicznie i strategicznie nasz kraj nigdy przed takim nie stał. Jak przebudować całkowicie działania informacyjno-ideologiczne ze swoimi obywatelami, przede wszystkim z młodzieżą, zastanawia się i nie daje odpowiedzi na to pytanie Kornienko. Brytyjski The Economist 14 grudnia 2023 roku pisał o reakcji na serial następująco. Ukraińscy politycy obawiają się, że serial służy propagandzie rosyjskiej. Rosyjskie Goskino tymczasem oświadczyło, że publiczne wyświetlanie go jest sprzeczne z prawem. Jeśli Słowo Pacana to rosyjska propaganda, najwyraźniej rosyjskie władze nic o tym nie wiedzą. Politycy w Rosji krytykują serial za romantyzowanie przemocy i alternatywnej władzy. Tyle brytyjski The Economist, a z kolei Aleksander Rodniański, ukraiński reżyser, wcześniej zresztą zasłużony reżyser w czasach radzieckich, stwierdził, że problemem, to cytat, dla państwa ukraińskiego jest to, że takie seriale normalizują Rosjan, pokazują ich jak żywych ludzi. Mówiliśmy tutaj o dehumanizacji, o działaniach dehumanizacyjnych kierowanych przez władze, prowadzonych przez władze ukraińskie w odniesieniu do przeciwnika, czyli do samych Rosjan. No i chyba właśnie do tego nawiązuje Rodniański, wskazując, dlaczego ten serial uznawany jest za tak niebezpieczny przez władze ukraińskie. Proszę Państwa, nie może zabraknąć ulubieńca, właściwie lidera popularności cytatów tutaj przez nas przytaczanych, czyli Aleksieja Arestowicza, jak już mówimy o reakcjach na serial Słowo Pacana na Ukrainie. Arestowicz spuentował wszystko, co dzieje się wokół owego serialu następująco. Radzieckie kłamstwo modernistyczne zamieniliśmy i my i oni, mówię o Ukraińcach i Rosjanach, na liberalne, modernistyczne kłamstwo. I my i oni nie możemy odnaleźć prawdy. Nie mówimy prawdy. Zabijamy się nawzajem, straciliśmy drogowskazy, przez co tracimy godność i stracimy wolność. I u nas i u nich próbuje się walczyć za pomocą zakazów, z wszelkim poszukiwaniem sensu. Siła słowa Pacana polega na tym,
że jest ono właśnie o tym. Po pierwsze, o utracie wielkiego poczucia sensu. Po drugie, o zastąpieniu go namiastkami. Tyle, że w Federacji Rosyjskiej, chociaż ktoś wypowiada się na ten temat, nawet jeśli są to tylko nieliczni artyści, a u nas nawet nie są w stanie zdać sobie z tego sprawy. Na tym polega różnica, mówi Aleksiej Arestowicz. Serial zdobył nieoczekiwanie wysokie poparcie nie tylko na Ukrainie. Rodniański, tutaj już cytowany, wspominał nawet, że oglądają go ukraińscy żołnierze, tak, siedzący w okopach gdzieś na froncie, ukraińscy żołnierze w wolnej chwili na smartfonach oglądają sobie rosyjski serial Słowo Pacana. Ale jest on również popularny w innych krajach postradzieckich, szczególnie na Białorusi, w krajach bałtyckich, w krajach Azji Środkowej. Tam m.in. w Kazachstanie też toczą się debaty na temat potencjalnej jego szkodliwości. Oddajmy jeszcze głos ekspertom, zachodnim naukowcom, którzy ten serial obejrzeli i też chcieli się na jego temat wypowiedzieć. Profesor Stephen Hutchings z Uniwersytetu w Manchesterze, brytyjski uczony, twierdzi, że ten serial pokazuje czasy chaosu. Tak, faktycznie. Chaosu w kazaniu, tego fenomenu kazańskiego, o czym mówiliśmy, owych band, jako pewien kontrast dla czasów stabilności i ładu za prezydentury Władimira Putina. Czyli, że ten serial, zdaniem Hutchingsa, pomoże Władimirowi Putinowi w jego kampanii. Ta jego popularność sprawi, że będzie mu łatwiej. Profesor Swietłana Stevenson z Uniwersytetu Metropolitan w Londynie twierdzi, że, zacytujmy, twórcy serialu Słowo Pacana wiarygodnie pokazują realia tamtej epoki, dokładnie odwzorowują obrzędy i żargon tamtych czasów, nie zamierzając ich romantyzować. Czyli odrzuca te oskarżenia o to, że tam jest romantyzacja przemocy owej, owych grup młodocianych, bicia się i tak dalej. Oleg Cariew, znany już tutaj Państwu, cytowany przez nas wielokrotnie, polityk kiedyś ukraiński, obecnie komentator rosyjski, tak zrecenzował Słowo Pacana. Słabi nie mogą przewodzić silnym, twierdzi Cariew. A właściwie mogą, ale niedługo. W tym sensie film niesie rewolucyjne przesłanie. Być może dlatego z takim niepokojem reagują na niego konserwatyści, w cudzysłowie. Jednak rewolucyjny przekaz i doprowadzenie do rewolucji to dwie różne rzeczy. Po pierwsze, nie wszyscy w naszej elicie są słabi. Po drugie, teraz wszystko jest inaczej. Każdy działa na własną rękę. I jeśli film wywrze jakiś wpływ, to będzie on nieznaczny i krótkotrwały. Przykryją go nowe wydarzenia, wiadomości, życie i szum informacyjny. Tyle Oleg Cariew. A Maksym Szewczenko, też przez nas często cytowany, rosyjski publicysta i komentator, stwierdził, że Słowo Pacana Kryżownikowa to największe wydarzenie w kinie rosyjskim od czasu Ładunku 200 Bałabanowa. Tak właśnie wygląda prawdziwy realizm krytyczny kultury rosyjskiej. Bunt nie przeciwko warunkom życia, lecz przeciw samej jego istocie, za której cienką kurtyną kryje się bezsens ludzkiego istnienia. Lodowata obojętność prawdziwej rzeczywistości bytu, w której człowiek jest jedynie postacią z kolejnej serii horrorów. Jedyną wartością w tym piekle są właściwie przyjaźń, miłość i czułość matki. Dopóki tej pierwszej nie zniszczy zdrada, drugiej nie odbierze śmieć, a ta ostatnia nie pogrąży się w szaleństwie, nawiązuje do treści filmu Maksym Szewczenko. Socjologicznie, proszę Państwa, ten film opowiada o historii, być może już dość odległej, tego fenomenu kazańskiego już w stolicy Tatarstanu. I nie ma, ale jednak historii mającej bardzo odległe korzenie. Niektórzy naukowcy, socjologowie zajmujący się tym, co działo się w Kazaniu, relacjonowali, że jeszcze w wieku XIX, pomimo carskich zakazów, dochodziło do bitew, między innymi na jeziorze, o położonym w Kazaniu jeziorze Kaban, pomiędzy Tatarami a Rosjanami, wówczas na tle etnicznym. Tu w filmie, podkreślmy Słowie Pacana, nie ma żadnych wątków etnicznych, to znaczy w tych bandach młodzieżowych, w tych grupach młodzieżowych uczestniczą ludzie o bardzo różnym pochodzeniu, oczywiście to głównie pochodzenie rosyjskie i tatarskie, bo taka jest skład, taka jest tkanka etniczna współczesnej stolicy Tatarstanu.
Po drugie, źródłem całego fenomenu kazańskiego i w ogóle tych band młodzieżowych, które przecież funkcjonowały na terenie całego Związku Radzieckiego, nie tylko w Kazaniu, tam było ich chyba najwięcej, tam były pierwsze, ale fenomen był ogólnoradziecki, była amnestia z roku 1953 w ramach destalinizacji i powrót 1 200 000, tak się szacowało, dawnych skazanych, w tym skazanych za przestępstwa kryminalne z łagrów, z obozów, w których odsiedzieli oni bardzo długo i wytworzyli określoną podkulturę, następnie promieniującą już na ich otoczenie w warunkach wolnościowym. Po trzecie, w roku 1968 w Związku Radzieckim doszło do umożliwienia przesiedlania się czy rezygnacji z pracy w kołchozach ludności wiejskiej. Pracownicy kołchozów zaczęli migrować do miast. Wraz z sobą przywozili określone zwyczaje, jak wiedzą socjologowie. Wśród tych zwyczajów, wśród tych tradycji były, no właśnie, wiejskie bijatyki, bijatyki o teren, rozróżnienie na swój, obcy i określone traktowanie owych obcych. Więc do miast, w tym do Kazania, miał trafić obyczaj z głębokiej rosyjskiej czy tatarskiej również prowincji. No i wreszcie, proszę Państwa, słabość innych instytucji czasów radzieckich. Od czasów Breżniewa ten fenomen pojawia się, tych band od lat 70., od czasów Breżniewa mamy coraz większą słabość, po pierwsze słabość ideologiczną komsomołu, organizacji mogącej czy mającej w założeniu jakoś kanalizować aktywność i energię radzieckiej młodzieży. Mamy powolne, o tym pisał profesor Andrzej Walicki, analizując przyczyny rozpadu Związku Radzieckiego, powolną atrofię ideologiczną, tak, to przecież bardzo ważne, Związku Radzieckiego, spadek jego atrakcyjności. I wreszcie po drugie, już związane z kryzysem ekonomicznym, kłopoty milicji. Kłopoty milicji, do tego dodajmy jeszcze socjologicznie dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawienie się za czasów Breżniewa tak zwanej szarej strefy, czyli tych, na których ci młodociani chuligani czy członkowie owych grup mogli bezkarnie napadać, bo przecież przedstawiciel szarej strefy nie zgłosił tego, że został okradziony na milicję, sam obawiając się odpowiedzialności za swoją działalność. No i spadek znaczenia rodziny jako instytucji. W serialu właściwie widzimy prawie same rodziny rozbite albo częściowo rozbite, rodziny dysfunkcjonalne z punktu widzenia socjologii rodziny. Cóż, serial stanowi już w tej chwili fenomen. Serial stanowi chyba takie DNA kodu kulturowego dawnego obszaru radzieckiego, ale myślę sobie, że też powinniśmy, aby ten obszar geokulturowy zrozumieć, po ten serial sięgnąć i spróbować go obejrzeć. Polecam. Pewnie Państwo zwrócili uwagę, że jak Mateusz mówił o zatrzymaniu tego boksera, to akurat sygnał, dźwięk policyjny albo jakiś tam inny alarmowy. Nie zaaranżowaliśmy tego specjalnie. Tak, ani nie dodaliśmy tego. To taki jest chyba jakiś symbol niewielkiej przynajmniej więzi kulturowej, może i naszej z tamtym obszarem. Ale zupełnie poważnie rzecz ujmując, to z tego wynika, że Ukraińcy, ja taką tezę sobie postawiłem, przygotowując program, że nie do końca są zarażeni jeszcze tą modą na produkcję zachodnią. Wychodzi na to, że oni są kompletnie odporni na razie na tę produkcję zachodnią, skoro nawet w takich warunkach nie przeszkadza im chłonąć serialu rosyjskiego. Zdecydowanie, a poza tym, kto ogląda ten serial? Serial Słowo Pacana cieszy się gigantyczną popularnością wśród dwóch grup wiekowych, tej najmłodszej, mówiliśmy, nastolatkowie, którzy oglądają sobie, jak to kiedyś wyglądało, jeszcze przed czasami wirtualnych kontaktów, w czasach kontaktów jak najbardziej realnych, niejednokrotnie bardzo bolesnych, osiedlowych kontaktów, życie ich poprzedników, poprzednich pokoleń, a z drugiej strony osoby w wieku, w przedziale wiekowym 40-60, czyli osoby, które doświadczyły tego, o czym mówi ten serial, i doświadczały tego w bardzo różnych miejscach, bo okazuje się teraz na przykład, że w różnych komentarzach do serialu zaczynają o podobnych zjawiskach przypominać sobie mieszkańcy Kijowa,
mieszkańcy Krzywego Rogu, tak, ciekawi jesteśmy, czy prezydent Zełenski też był w jednej z takich grup, bo w Krzywym Rogu, z którego pochodzi, takie grupy w najlepsze funkcjonowały. Nie, raczej w latach 80. i jeszcze 90. No warto... Kleili go z tego zegarka raczej tam. Niż no właśnie, bo to jest taki podział, proszę Państwa. I może on teraz się rewanżuje. Ci ludzie, prawda, to są pacany, jak już powiedzieliśmy. A pozostali, czyli no powiedzmy znanym w Polsce określeniem frajerzy, to są czuszpani. Takie określenie panowało w samym kazaniu, gdzie indziej mówiło się łochi, czyli frajerzy, po prostu w języku rosyjskim odpowiednik. Wszyscy pozostali spoza tych ugrupowań, prawda? No i uwaga, proszę Państwa, jeszcze jedna ważna w moim przekonaniu rzecz, o której trzeba powiedzieć. Zastanawiałem się w Rosji nad tym, czy serial będzie miał kontynuację, drugi sezon. No ten pierwszy sezon ma 8 odcinków, a drugi mógłby traktować o latach 90. I byłoby już trochę smutniej i tragiczniej, bo proszę Państwa, w całym Związku Radzieckim, nie tylko w Kazaniu, chociaż grupy kazańskie były bardzo silne, część owych grup osiedlowych przeradza się w zorganizowane grupy przestępcze, już całkiem poważne, już używające broni palnej i w tych dzikich latach 90. No cóż, działające bardzo aktywnie. Zresztą grupy z Kazania kontrolują w pewnym momencie nie tylko sam Kazań, ale również na tyle są silne, że inne regiony Rosji. Uwaga, to też jest wspólne doświadczenie. Tak, rosyjsko-ukraińskie, właśnie to chciałem powiedzieć. 90 lata na Ukrainie, 90 lata w Rosji, a może też, proszę Państwa, 90 lata u nas. Ale nie na Białorusi. To są też pewne rzeczy, które nas łączą. Na Białorusi też serial jest popularny. Ale bardzo szybko na Białorusi się ten proceder ukrócił. Ja wiem, no oczywiście po roku 94. Tak jest. Masz słuszność. No ale proszę Państwa, zastanówcie się wspólnie. Oglądacie nas i mamy nadzieję, że reprezentujecie cały przekrój wiekowy naszego polskiego społeczeństwa. I zastanówmy się, czy u nas były takie fenomeny. Myśmy rozmawiali w gronie redakcyjnym. Tomek mówi, że w jego rodzinnym Mielcu raczej nie. No, ale może nie pamiętać, bo może wcześniej były. Bitwy blok na blok, czasami jakaś tam dzielnica na dzielnicę, ale no nie miało to charakteru aż takich zorganizowanych grup, gdzieś tam z własną hierarchią i tak dalej. Ja myślę, że to w Polsce, gdybyśmy w ogóle chcieli patrzeć, no to kojarzylibyśmy tylko już te historie typowo takie mafijne, albo może prędzej takie gangi, prawda? Tylko czy akurat złożone z młodzieży, no to jest jeszcze kwestia socjologiczna. No właśnie, bo czekamy tu, na komentarze Państwa. Tutaj mamy ludzi od 12 roku życia, no dzieci właśnie. Od 12 roku życia i dalej cała hierarchia po tych starszych i tak dalej. W moim rodzinnym Szczecinie na taką skalę z całą pewnością te zjawiska nie miały miejsca. Próbowałem sobie przypomnieć, porozmawiać też ze starszymi kolegami, którzy mogą pamiętać czasy wcześniejsze niż ja, ale już na przykład jeden z naszych współpracowników z Warszawy twierdzi, że w naszej polskiej stolicy jakieś elementy tego rodzaju grup występowały. Oczywiście nie w takim wydaniu, o jakim opowiada serial Słowo Pacana. Ja myślę, że proszę Państwa, trochę to diagnozując, to jest też serial o poszukiwaniu wspólnoty, zgodzisz się, prawda? Tak. Ci ludzie poszukiwali wspólnoty, rozpada się ten Związek Radziecki, więzi rodzinne, no też się rozpadły, bo urbanizacja, bo ich przeniesiono razem z tymi rodzicami, czy jeszcze ich rodziców. A system nie jest w stanie już zagospodarować ich namiętności. I to był ogromny problem systemu. I tak naprawdę ten serial pokazuje w sposób może nieco inny, niż, bo tu wspominaliśmy o filmie Ładunek 200, Baabanowa, który też bardzo gorąco polecamy. Natomiast ten serial pokazuje też pewien moment rozkładu i daje nam naprawdę sporo do myślenia na temat owych źródeł rozkładu, możliwości przeciwdziałania. Czekamy na Państwa opinie, czekamy na Państwa komentarze. Ja pozwolę sobie zakończyć takim życzeniem, że może wbrew opiniom niektórych ekspertów, a niech Rosjanie i Ukraińcy zamiast się bić, to oglądają razem to Słowo Pacana. Tak, tego im życzmy i niech ta przestrzeń geokulturowa będzie czymś, co w końcu zaczniemy zauważać, proszę Państwa. Po to Państwu o tym opowiadamy. Zacznijmy sobie to uświadamiać, że ona istnieje. To wszystko, jeśli chodzi o raport z frontów Ekstra. Żegnam się z Państwem. Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.